23 sierpnia 1939 roku zawarty został pakt Ribbentrop-Mołotow. Na jego mocy Stalin i Hitler dokonali czwartego rozbioru Polski. 1 września 1939 roku Polskę zaatakowali Niemcy. Wielka Brytania i Francja nie udzieliły pomocy militarnej. Los osamotnionej Polski został przesądzony. Panie Jezu, wiesz, ile bólu, krwi i łez sprowadził na Polskę ten tajny układ i wyrok naszych wrogów. Jak wówczas, tak i dziś, w godzinie próby, bądź z nami Chryste, osądzony i skazany. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko, bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. 17 września 1939 roku wojska sowieckie zdradziecko wtargnęły na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej. Do nierównej walki stanęli żołnierze Korpusu Obrony Pogranicza. Od 20 do 22 września bohatersko broniło się Grodno, gdzie niewielki polski garnizon wspierany przez harcerzy i młodzież butelkami z benzyną i ogniem działek zniszczył kilkadziesiąt sowieckich czołgów. Rosjanie używali tam polskich cywilów, jeńców i dzieci jako żywych tarcz, przywiązując ich do nacierających czołgów. Wziętych do niewoli obrońców rozstrzeliwano na miejscu lub wleczono po bruku za czołgami. Wschodnie rubieże naszej ojczyzny spłynęły krwią zdradziecko mordowanych obrońców Kresów, żołnierzy i ludności cywilnej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Oto ten. Przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. I na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Zdradzieckie uderzenie od wschodu zachwiało naszą ojczyzną. Na Kresach rozpoczął się mroczny okres sowieckiego ludobójstwa, który miał kosztować życie milionów ludzi. Okres Katynia i wieloset tysięcznych wywózek na Sybir. Okres grabieży polskiego majątku, gospodarki i dóbr kultury. Pod osłoną nocy w bydlęcych wagonach całymi rodzinami wywożono mieszkańców Rzeczpospolitej na Daleki Wschód, w stepy Kazachstanu i syberyjską tajgę. Któryś za nas cierpiał rany, Stacja czwarta. Spotkanie Jezusa z Matką. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. W obozie w Kozielsku porucznik Henryk Gorzechowski na 19 urodziny podarował swemu synowi, również więźniowi Kozielska, wyryty własnoręcznie na sosnowej deseczce wyrwanej z obozowej pryczy wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Ojca 11 maja zabrano do transportu. Syn ocalał. Wraz z nim ocalała płaskorzeźba. Wizerunek ten, jako relikwia i świadectwo męczeństwa, został umieszczony w ołtarzu kaplicy katyńskiej w katedrze polowej Wojska Polskiego. Wprowadzali, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Na naszą polską ziemię spadł ciężki krzyż. Wielki ciężar bólu przygniótł nie tylko żołnierzy, ale także ludność cywilną. Dla tysięcy jeńców i zesłańców oznaczał on śmierć. 14 700 polskich oficerów osadzono w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Cudem ocalało tylko 395 z nich. Między innymi generał Jerzy Wołkowicki, profesor Stanisław Swaniewicz, pisarz Józef Czapski i ksiądz Zdzisław Peszkowski. Przewiezieni do innych obozów doczekali się podpisania układu Sikorski-Majski i wraz z armią Andersa poszli na zachód. Z armią Andersa opuściły nieludzką ziemię, rzesze wywiezionych na zesłanie polskich kobiet i dzieci. Na współczującego czekałem i na pocieszających. Męstwa potrzeba było Weronice, by przecisnąć się przez zgraje oprawców, dotrzeć do Jezusa i podać mu chustę do otarcia twarzy pokrytej kurzem, potem i krwią. Wszyscy, którzy doświadczyli przemocy i niewoli, wiedzą, ile znaczy obecność kogoś bliskiego na krzyżowej drodze, w więźniarkach, bydlęcych wagonach czy wienieckich obozach. Zdecydowaną większość więźniów tych obozów stanowili oficerowie rezerwy. W cywilu lekarze, adwokaci, prawnicy, naukowcy, artyści, nauczyciele, leśnicy. Siłę do znoszenia trudów niewoli dawała im wszystkim obecność kapelanów wojskowych, duchownych różnych wyznań. Byli wśród nich kapelan katolicki, ksiądz pułkownik Czesław Wojtyniak, naczelny kapelan prawosławny Wojska Polskiego, podpułkownik Szymon Fedorońko, naczelny kapelan grekokatolicki Wojska Polskiego, major Michał Ilków, naczelny rabin Wojska Polskiego, Baruch Steinberg, kapelan duszpasterstwa ewangelicko-reformowanego, major Jan Potocki, kapelan duszpasterstwa ewangelicko-augsburskiego, pułkownik Ryszard Paszko. Stacja 7. Drugi upadek pod krzyżem.
Lecz kiedy się chwieje, z radością się zbiegają. Przeciwko mnie schodzą się obcy, których nie znałem. Szarpią mnie bez przerwy, napastują i szydzą ze mnie. W październiku 1939 roku NKWD umieściło wziętych do niewoli lub aresztowanych polskich oficerów w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Wśród jeńców byli oficerowie wszystkich stopni, reprezentujący wszystkie rodzaje broni i służb Wojska Polskiego, w tym 12 generałów i kontradmirał. Wśród jeńców Kozielska była też jedna kobieta, podporucznik lotnictwa Janina Lewandowska, córka generała Józefa Dowbór-Muśnickiego. Zginęła najprawdopodobniej 21 lub 22 kwietnia, w dzień swoich urodzin, jako jedyna kobieta wśród zabitych. Jezus spotyka płaczące niewiasty. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. 13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio Berlin ogłosiło komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 12 tysięcy polskich oficerów. Jakakolwiek nadzieja na powrót bliskich zgasła. Od początku niemieckiego odkrycia rząd sowiecki próbował przekonać świat, że zbrodni dokonali Niemcy. W czasach PRL-u nie wolno było na ten temat mówić ani pisać. Prawdę o Katyniu wyeliminowano ze szkół. Stalinowska wersja wydarzeń była utrzymywana praktycznie do 1990 roku. Panie Jezu, wspominamy dziś morze łez wylanych z powodu losu polskich oficerów zabranych do niewoli. Opłakujemy losy ich rodzin. Wspominamy dramat niezasłużonego cierpienia. Spraw, by ofiary zbrodni katyńskiej zajęły godne i trwałe miejsce w naszej pamięci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I też, która współcierpiała, Matka bolesna, przyczyń się Stacja dziewiąta. Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. Usłysz, o Panie, moją modlitwę. Nieprzyjaciel mnie prześladuje. Moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, a we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera. 5 marca 1940 roku na wniosek Berii Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii Bolszewików podejmuje decyzję o zamordowaniu przeszło 14 730 jeńców przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy tej samej decyzji zamordowano również przedwojennych około 7300 obywateli polskich znajdujących się w więzieniach NKWD na terenie przedwojennych wschodnich województw Rzeczpospolitej. W treści rozkazu napisano: sprawy rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów.
decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Pod wyrokiem śmierci podpisali się Stalin, Kalinin, Mikojan, Mołotow i Woroszyłow. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która smut cierpiała, nadal bolesna przyczyń się za nami. Stacja 10. Jezus obnażony w szat. Oto człowiek. Wszyscy, którzy drogą zdążacie, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza. 13 kwietnia 1990 roku Rosjanie oficjalnie przyznali się do popełnienia zbrodni katyńskiej. Odpowiedzialnością obarczono jednak tylko NKWD. W 1991 roku rozpoczęły się ekshumacje w Charkowie i Miednoje, które pozwoliły ujawnić masowe groby jeńców Ostaszkowa i Starobielska. O ujawnienie prawdy o Katyniu i upamiętnienie tej tragedii zabiegał cudem ocalony z Kozielska ksiądz Zdzisław Peszkowski. Brał on udział w ekshumacjach. Każdą czaszkę osobiście brał w dłonie, dotykał ją i błogosławił różańcem otrzymanym od Jana Pawła II. Godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 3 kwietnia Sowieci rozpoczęli masowy mord na polskich jeńcach z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Do Katynia ruszył pierwszy transport z Kozielska. Jeńców z Kozielska wywożono na miejsce mordu w Katyniu w grupach od 50 do 344 osób. Ze Starobielska wywożono jeńców w stronę Charkowa. Z Ostaszkowa transporty kierowały się na północ, w stronę Archangielska. Tam wszelkie ślady się urywały. Rozstrzelania trwają niemal do końca maja. 20 maja ostatnia grupa jeńców ginie w lesie katyńskim. W tym samym czasie ponad 7 tysięcy więźniów ginie w Kijowie i Mińsku. Ich mogiły znajdują się w Bykowni i Kuropatach. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jakoś, która współcierpiała, matko, bolesna, przyczyń się. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Jezus zawołał donośnym głosem. Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mojego. Wykonało się. Oprawcy krępowali ręce żołnierzy kolczastym drutem i sznurami. Najprawdopodobniej wszystkich żołnierzy w Katyniu rozstrzeliwano nad otwartymi grobami, strzałem w tył głowy. Więźniów Ostaszkowa i Starobielska rozstrzeliwano w katowniach więzień NKWD, w Twerze i Charkowie. Ciała zamordowanych ładowano na samochody ciężarowe i wywożono do wcześniej przygotowanych dołów w Miednoje i Piatichatkach. Matko Boża Bolesna, stojąca pod krzyżem, weź w swoje dłonie nasze serca. Oducz nas z nienawiści i wybaw od chęci odwetu. Jezus,
zdjęty z krzyża. Martwe ciało Jezusa złożono w ramiona matki. Wpatruje się ona w rany pokrywające ciało jej syna. Widok ten mieczem boleści przeszywa jej niepokalane serce. Ty, matko, byłaś przy nich do końca. W czasie ekshumacji znaleźliśmy tyle znaków twojej obecności. Różańce, medaliki, obrazki, ryngrafy. Stanęłaś przy wszystkich, którzy tak często powtarzali: módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Matko Boża Katyńska, dziś w twoje ramiona oddajemy wszystkich zamordowanych na nieludzkiej ziemi. Z żywą wiarą w świętych obcowanie prosimy cię, matko, przygarnij ich i oddaj twojemu synowi. Abyś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która swą cierpiała, Matka Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Jezus z Arymatei zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Katyń jest dziś symbolem i szczególną cząstką wielowiekowej Golgoty Wschodu. Jedyną winą ofiar tej Golgoty było to, że byli Polakami i kochali swoją ojczyznę. Dopiero po 60 latach od dokonania zbrodni katyńskiej udało się zamienić miejsca ukrycia zwłok w miejsca pamięci. W 2000 roku uroczyście otwarto polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Piatichatkach. Rosjanie, mimo że przyznali, że zbrodni dokonało NKWD, nadal nie chcą jej uznać za ludobójstwo. Sprawa Katynia wciąż pozostaje dla Polaków krwawiącą raną. Panie Boże, uczyń tych, którzy zginęli za ojczyznę, fundamentem odrodzenia i pojednania narodów w imię swego Syna Chrystusa, który miłuje i przebacza. Uroś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która z ból cierpiała, Matka Bolesna, przyczyń się za nami. Wieczny odpoczynę, prosi nas, Panie, aż jakość wieku Jezusa niechaj świeci. Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość dedykujemy oficerom, ofiarom zbrodni katyńskiej oraz tym, którzy pragnąc uczcić ich pamięć zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Spotykamy się dziś przed dębem pamięci porucznika Romana Griswalda, by uczcić pamięć ofiar jednej z najtragiczniejszych zbrodni, zbrodni ludobójstwa, dokonanej na narodzie polskim przez sowieckie NKWD w 1940 roku. Zbrodnia katyńska odcisnęła się podwójnie tragicznym piętnem na naszym narodzie. Piętnem cierpienia i nieludzkiej śmierci pomordowanych, ale także piętnem cierpienia moralnego naszego narodu, pogłębianego przez lata skrywania prawdy i tużowania historii. Nie zapomnieliśmy. Będziemy także pamiętać, aby przekazać prawdę o zbrodni katyńskiej kolejnym pokoleniom. Proszę o zaciągnięcie warty honorowej.
Baczność! Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej flagę państwową podnieść. To polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej, bestialskiej zbrodni ukrywanej przez lata przez cały świat. Do dzisiaj nie wiadomo, ilu Polaków zginęło z rąk NKWD i ile było miejsc ich kaźni, ale te największe, Katyń, Charków, Miednoje, urastają do symbolu martyrologii narodu polskiego. Dziś, 11 kwietnia, gromadząc się przy Dębie Pamięci, obelisku i tablicy upamiętniającej porucznika Romana Griswalda, jeńca obozu w Starobielsku, zamordowanego przez Sowietów strzałem w tył głowy w Charkowie, pragniemy oddać hołd wszystkim oficerom zbrodni katyńskiej. Proszę o pochylenie sztandarów. Stajemy dziś do apelu, aby w rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć żołnierzy polskich, zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Do was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam ofiary zbrodni katyńskiej, oficerów służby czynnej i rezerwy związanych z ziemią tarnobrzeską, podporucznika Władysława Beksińskiego, podporucznika Witolda Antoniego Bielewicza, podporucznika Jana Błasiaka, podporucznika Franciszka Chmielowca, porucznika Klemensa Karola Drzewickiego, podporucznika Kazimierza Geneję, podporucznika Jerzego Gizińskiego, porucznika Romana Griswalda, kapitana Tadeusza Karakiewicza, porucznika Tadeusza Kuryłę, kapitana Edmunda Malinowskiego, porucznika Bogdana Manulaka, majora Wojciecha Mikiewicza, porucznika Mirosława Moroza, podporucznika Stefana Siwca, podporucznika Aleksandra Stasiniewicza, porucznika Jerzego Wajsa, kapitana Michała Szydełko, kapitana Władysława Juliana Siemka, policjantów przodownika Józefa Barana, przodownika Józefa Główkę, starszego posterunkowego Ludwika Golemę, posterunkowego Jana Juliana Kontacha, przodownika Michała Kwaśnika, przodownika Karola Łabutka,
starszego posterunkowego Antoniego Machnika, starszego posterunkowego Stanisława Malarza, przodownika Walentego Piątka, starszego przodownika Ignacego Samołyka, nadkomisarza Wilhelma Piotra Schreibera, starszego posterunkowego Wincentego Skoczka, starszego posterunkowego Wojciecha Woszczaka. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam polskich więźniów sowieckich katowni na wileńskich Łukiszkach, lwowskich Brygitkach, na moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łódzku, Równem, Kołomyi, Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do was wołam, rodacy deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób, za to, że do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do was zwracam się potomni, pochylając w zadumie i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego. Zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczpospolitej. Chwała bohaterom! Cześć! Thank you.
Szanowni Państwo, wiedza o przeszłości jest fundamentem naszej tożsamości. Pamięć o minionych wydarzeniach i ludziach pozwala nam nie tylko czuć się Polakami, ale także kreować naszą rzeczywistość.